Dziś pokażemy Państwu, jak zapewnić, aby samochód nasz miał zawsze naładowany akumulator. Są różne warunki, czy to zimą, czy częste rozruchy, częste krótkie odcinki, jak robi się wokół komina, powodują, że akumulator nam nie doładowuje. Ten czas, który jest potrzebny do ładowania, jest za krótki. Silnik chodzi za krótko, żeby go doładować. No i taki akumulator potem skraca swoją żywotność. W najgorszym momencie, jak jest potrzebny, może nam auto nie odpalić. Prostym sposobem jest montaż panelu fotowoltaicznego na przykładowo na dachu, jeżeli mamy taką możliwość, że możemy pozwolić na to. Tak wygląda panel fotowoltaiczny. To jest to panel elastyczny, głównie stosowany na łodziach, na jachtach tego typu. I przewody z takiego panelu musimy doprowadzić do urządzenia, które nazywa się regulatorem ładowania. Tak wygląda regulator ładowania. Zobaczyć, mamy tutaj końcówkę dnia, jest prawie pełny akumulator. Przewody idą nam tutaj. Regulator chroni, żeby akumulator nie był nadmiernie naładowany, bo to też jest ważne, żeby akumulator nie przeładować. Dodatkowe wyjście USB, gdyby ktoś tam potrzebował na jakąś ładowarkę samochodową, ale to tam nie jest akurat potrzebne bardzo. No i widzimy 12,9 V. Słonka już nie ma, a cały czas mamy ten akumulator podtrzymany na najlepszej kondycji. Dzięki temu, jak potrzebujemy posłuchać dużych radia postoju, czy zapewnić sobie do innych odbiorników ten prąd, to ten prąd po prostu jest. Dodatkowo możemy sobie podłączyć dwa akumulatory i wtedy wykorzystać dodatkowo większy amperaż do takich urządzeń, jak na przykład przetwornica. Mamy też tu w samochodzie przetworniczkę małą i możemy sobie 230 z tej przetwornicy uzyskiwać, nie obawiając się, że nam rozładuje akumulator. No, chyba że nie ma słońca i długo będziemy używać, to wiadomo. A się przydaje nas naładować elektronarzędzia, skorzystać z jakiejś lampy czy jakichś innych urządzeń podłączonych pod sieć. Także taki panel nam zapewnia dodatkowo wsparcie i bezpłatny prąd do pracy i nie tylko.